Uczelnie kształcące studentów na kierunkach medycznych łączą siły. Wszystko po to, by podnosić standardy i wspólnie starać się o granty. W poniedziałek porozumienie o współpracy podpisali rektorzy Akademii Śląskiej prowadzącej kierunek lekarski w Zabrzu i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, gdzie funkcjonuje Collegium Medicum. Fatima Orlińska. Wymiana doświadczeń, wspólne konferencje naukowe i prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie na ten cel grantów. To główne założenia porozumienia podpisanego przez dwie uczelnie wyższe, które w swojej ofercie mają kierunki lekarskie. Propozycja współpracy wyszła od władz Częstochowskiego Uniwersytetu. Jest to uczelnia, która jest na tyle blisko, że po prostu siłą rzeczy my będziemy się gdzieś spotykać w pewnych obszarach. I tak jak powiedziałam, zdecydowanie lepiej jest podjąć współpracę, też rozeznać swoje możliwości. Teraz wydaje się, że w takim zakresie samodzielnie uczelnia może niewiele zdziałać. Jeżeli wchodzi w skład konsorcjum, to wtedy ma zdecydowanie większą siłę. Akademia Śląska, która jako jedna z pierwszych prywatnych uczelni wyższych uruchomiła kierunki medyczne, z dużym entuzjazmem odpowiedziała na propozycję Częstochowy, ponieważ upatruje w niej szans na rozwój naukowy, a w konsekwencji kształcenie na wyższym poziomie. W planach są już pierwsze konkretne projekty. Będzie wymiana na pewno dobrych praktyk. To przełoży się, wracając do Pani pytania, na pewno na tą pracę dydaktyczną ze studentem. Zarówno jedna, jak i druga uczelnia prowadzą kierunek lekarski. Uczelnie chętnie zawiązują konsorcjum, bo w ten sposób mogą również upowszechniać wyniki swoich badań naukowych. Chodzi też o to, by kształcić więcej lekarzy specjalistów, których w Polsce brakuje. Między innymi dlatego, że medycyna jest kierunkiem trudnym. Ale najtrudniejszym problemem, i to nie tylko w Polsce, proszę Państwa, to jest kadra. Kadra jest czymś, co jest na wagę złota. Znalezienie kogoś, kto jest dobrym dydaktykiem, dobrym specjalistą i poproszenie go o to, żeby przyjmował, jest bardzo trudne. Współpraca pomiędzy uczelniami ma się rozpocząć natychmiast, ale jej pierwsze efekty mają być widoczne w nowym roku akademickim.